Cześć, jak do teraz decyzję? Jak ocenisz swoje dzisiejsze skoki? No pierwszy bardzo dobry, teraz ten trochę za bardzo przeleciało mi do przodu. W tamtych skokach w drugiej serii, w pierwszej serii miałem wrażenie, że za bardzo wjeżdża mi to pode mnie, ale to były dobre skoki, chciałem teraz poprawić niepotrzebnie dobre. No i wyszło jak wyszło. Tam też chyba warunków, nie wiem, nie było jakoś super. No i niestety spadłem. A czułeś te warunki, jak w tych poprzednich skokach wyglądały? Nie czułem jakoś tak mocno w pierwszej serii żadnego wiatru, ale teraz było, mi się wydaje, gorzej. Albo, nie wiem, no nie czułem w ogóle. Raczej z boku podmuchy w plecy? Nie, nic nie czułem. Aha, pustka. Tak, jeśli chodzi o te elementy skoku, nad czym najbardziej pracujesz w tym momencie? No właśnie to przejście z odbicia do lotu, tak, i tam trochę tracę ten narty, nie chcą mi tak podejść od razu, tylko ja muszę przelecieć trochę i przeczekać, aż one tam mi przyjdą, no i tam trochę tracę. Muszę jeszcze węziej lecieć, bo w powietrzu trochę tracę. I to właśnie będzie taki plan na jutro, żeby to poprawić? Tak, tak, no ciągle się staram to poprawić, raz wyjdzie, raz nie, raz lepiej, raz gorzej, ale to będę chciał zrobić. A jakie plany potem po zakupanym? Ameryka! Nie, jedziemy do Ameryki, to Iron Mountain, tam będziemy startować. No.